Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym postaramy się przepalić gruza. O, tego gruza. Ogólnie zaczerpniemy amortyzator z tej ramy. Ona niestety jest krzywa i mam problem z jej regeneracją. Będę musiał jakoś ją podprostować. I zobaczymy, może się uda to odpalić. Żeby to przynajmniej chodziło. Zobaczymy. I się może uda przejechać. Mamy problem. I to poważny problem. Bo myślałem, że z dwóch lącinów uda się nam zrobić przynajmniej jednego. Ale to nie jest takie znowu proste. Bo lącin, jakbyście się przypatrzyli, jest wygięty w C. Nie wiem, czy to będzie na filmiku widać, ale jest wygięty w C. No niestety ta trajka załatwiła go. Mocowanie też jest odgięte znowu w tą stronę. Poddupnik cały, tamta rama tylna jest podgięta. Cały lącin jest zgięty w C. I tył jest przekoszony też tak. Odciągnięty. Mocowania wahacza też są powyginane we wszystkie strony. Same mocowanie tutaj dolne jest tak samo, całe rozwalone wszystkie gniazda. No i powiem Wam szczerze, że ja sobie chyba z tym nie dam rady. Może sobie stąd będzie widać jak lepiej, jakie to jest C. Taki cały lącin jest wygięty. Dlatego też długo się on na odcinkach nie pokazywał, ponieważ cały czas się zastanawiam, jak go wyprostować. No i jest problem, bo nawet jak ja go tutaj podprostuję, to mam rozwalone całe mocowanie wahacza, bo ktoś tutaj to przerabiał na inny wahacz i tu wszystkie gniazda są wyjechane. Trzeba byłoby całe dół odcinać. I też mi się wydaje, że to chyba w grę nie będzie wchodzić. Musiałbym cały dół tutaj zrobić nowy. Cały tył, to tak samo trzeba byłoby zrobić nowe. Teoretycznie to tutaj praktycznie oryginalnej ramy to nic nie zostanie. Zostanie tylko główka ramy i kawałek rurki z tym mocowaniem dolnym i amortyzatora. A tak to wszystko resztę trzeba byłoby nowe robić. Podprowadziłem tego drugiego pitbike'a, bo sobie myślałem, a kurde, ewentualnie tego drugiego. I z niego się coś tam powycina i się pospawuje. Ale jest inna rama, inna wysokość pod inny amortyzator. Dół tak samo jest całkowicie rozwalony i zauważyłem, że rama też jest przekoszona i jest to wszystko, kurde, też dość mocno rozwalone. Jest ogólnie tył jest inny, ale to też nie jest problem, bo to bym sobie przerobił. Ta rama jest jeszcze bardziej rozwalona niż moja. Tak Wam szczerze powiem. No inna główka ramy tak samo jest. Główka ramy jest inna. Kurde no. Wahacz też mocno uszkodzony. Tutaj rozbity cały na gniazdach. Tam już nic nie istnieje. W tym miejscu. Tu nie ma już nic. Całe gniazda rozwalone. Jest problem. Kurde, jest problem. Myślałem, że sobie dzisiaj się przejadę, ale to nie będzie nic z tego, bo cały wahacz chodzi naprawdę na boki konkretnie i szkoda, żeby łańcuch spadł, a łańcuch jeszcze jest dobry. Szkoda tego łańcucha. Tutaj widzicie, możecie sobie zobaczyć, że jest to wszystko przewalone, przekoszone i to konkretnie. Całe mocowania, wszystko rozpierdzielone. No nie wiem, jak będziecie chcieli, ale to będzie naprawdę bardzo dużo roboty trzeba w to włożyć. Może spróbujemy to jakoś zrobić. Może spróbujemy jakoś to podprostować i przynajmniej zrobić tą ramę. Zrobić całe nowe mocowania dolne. Załatwię może kawał blachy jakiejś konkretnej. Kawałek konkretnej blachy. I tutaj się stawi jakąś tulejkę nową.
i zrobi się pod ten wahacz. Powiem wam tak. Wychodzi na to, że prawdopodobnie trzeba będzie chyba coś załatwić nowego. Szukam od dłuższego czasu jakiegoś lącina czy coś na części, ale kurde, wszyscy sprzedają za chore pieniądze totalne szroty. Na złomach też w ostatnim czasie nie ma nic. Nie ma nic, dlatego też to tak się wszystko odsuwa w czasie. Kurde, jest problem z speedbike'ami teraz. Myślałem sobie, że kupię sobie coś nowego, tak samo mogę wam zdradzić. Ale... nie ma nic. Nie ma nic, żeby wam polecić jakiegoś speedbike'a. Nie ma nic takiego konkretnego, żeby można było tym jeździć bez obaw. Powiem wam szczerze, speedbike'ami jest na chwilę obecną problem, są chore ceny. I nawet ja, Janusz Biznesu, nie mogę nic znaleźć dla siebie. Patrzyłem na te wszystkie MRF-y, no i są chore pieniądze, chcą za nie. Chodzi mi o te mniejsze pojemności. Przy taka 80 czy coś, to kurde, to są chore pieniądze. No nie wiem, kto tyle daje za takiego pitbajka. Patrzyłem na te Kayo, to jeszcze bardziej chore pieniądze. Patrzyłem też na inne marki, te Romety, nie Romety i tego typu sprawy. No wszystko chore pieniądze, wam szczerze powiem. Nie dałbym nigdy w życiu takich pieniędzy za takiego pitbajka. Ja szukam coś mniejszego, jakąś 110 na kołach 12-14 lub troszeczkę mniejszych. No ale no nie ma nic w pieniądzach, no. Takich, żeby produkt był warty swoich pieniędzy, tak wam szczerze powiem. Zaraz będziecie mi mówić obrońcy marek, co tam zazwyczaj mają powiązania, będą bronić, że niby tam kurde ceny transportów i tego wszystkiego poszły w górę i coś tam, bla 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 bla. No dobra, no ja też się z tym zgodzę, no ale nie przesadzajmy, nie? Nie przesadzajmy. Na chwilę obecną, no nie mogę nic znaleźć. Możecie mi ewentualnie napisać jakieś propozycje, możecie mi zaproponować jakiegoś pitbike'a. Tak jak mówiłem, jakąś 110, koniecznie 110, może być nawet 70, nawet mniejsza pojemność pitbike'a. Na kołach maksymalnie 12-14 i mała rama, żeby to było bardziej zbite i wtedy nie będzie się to tak łamać, nie? Coś fajnego, małego, takiego pitbike'a szukam na chwilę obecną. Może być nowy. Najlepiej jakiegoś nowego. To wtedy wam pokażę, potestujemy na odcinkach jakiegoś nowego sprzęta, nie tylko te MRF-y, pitgangi czy coś takiego. Chciałbym wam pokazać coś nowego, tylko że no nie mogę się zdecydować, bo nie ma nic takiego godnego uwagi na chwilę obecną. Więc zachęcam was do komentowania filmu. Możecie podać swoje propozycje dla mnie. No niestety możecie podać propozycje dla mnie. Zobaczę, może uda się coś, kurde, może wy wiecie o jakimś fajnym pitbajku godnym polecenia. No to ewentualnie takiego kupię, pojeździmy, potestujemy. Takiego następcę lącina, tak wam szczerze powiem, bo wcześniej ląciny można było kupić w granicach 2000 i opłacało się, tak wam powiem szczerze, że się opłacało te 2000 zł dać. Nawet były ląciny 250 za 2,5 i wtedy jeszcze się opłacało te motory kupywać, nie? No ale teraz to poniżej 3000 to nie idzie kupić. Jak nawet 3500-4000 za totalnego szrota, co się zaraz złamie, nie? No. Tyle. Dzisiejszy odcinek nie wypał. Chciałem się przejechać, ale się nie udało. Kurde, już dawno nie jeździłem motorem, chciałbym się przejechać enduro, pojeździć coś po tych kureczkach, po błotkach. Strasznie mi tego brakuje, no ale nie mam sprzęta na chwilę obecną. No niestety byłem zmuszony sprzedać pitganga, TTR-kę i inne moje sprzęty. No były takie czasami trudne czasy, że no niestety musiałem się tych motorków pozbyć. Nie, że chciałem, tylko musiałem, byłem zmuszony. No i teraz odczuwam tego stratę. Najbardziej tęsknię za jednym motorem.
Pewnie wiecie nad jakim tęsknię najbardziej. No, TTR-ku. To był sprzęt. Powiem wam szczerze, że bardzo, ale to bardzo żałuję, że ją sprzedałem. Strasznie żałuję. Mogłem ją wziąć i odrestaurować. Chociaż tak czy inaczej, TTR-ka taka na mniejszych kołach by mi bardziej podpasowała niż ta na większych. Na większych fajnie sobie radziła w terenie, fajnie gryzła, wybierała dziury, ale ta na mniejszych kołach miałaby takiego większego momenta na kole, nie? Większy moment na kole i mi się wydaje, żeby lepiej to fajnie jeździła pod górki, nie? No nie wiem, zobaczymy, może w przyszłości się kiedy uda jakoś w słabych pieniądzach, takich dobrych pieniądzach kupić, no to kupię sobie pewnie TTR-kę, nie? No, bo to jest sprzęt, to jest warty swojej ceny sprzęt, tak wam szczerze mówię. Nawet 5000 za TTR-kę to jest bardzo dobra cena, nie? Tak. A jak się uda coś dorwać, to wam wytłumaczę, dlaczego silnik 110 i dlaczego bym każdemu początkującemu riderowi lub osobom, które chcą kupić pitbike'a na pierwsze moto, taki do nauki czy coś, polecałbym silnik 110. To też wam wytłumaczę, ale to dopiero jak coś może znajdziemy. Chyba że coś w najbliższym czasie kupię, no to wtedy będziemy rozmawiać, tuningować i omawiać. Więc na razie, do następnego, trzymajcie się, hej!